Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na mapce Przemysłowo. Na początku przypominam jeszcze o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego z nowych odcinków. Zastanawiacie się pewnie, co tu się od Janie pawliło, ponieważ stan mojego konta prawie pół bańki, w dodatku w pociągu 75 tysięcy litrów soi. Fajnie by było, gdyby ta soja była tylko i wyłącznie moja. Niestety tak nie jest, ponieważ wykonałem sobie misję na polu numer 6, gdzie właśnie była soja do zbierania. Tą soję sobie właśnie tam zebrałem i w pociągu mam soję właśnie z tego pola i mam soję też z tych obydwóch moich obszarów. Tutaj widzę dyskoteka odpalona, ale nie ma takiej potrzeby. Tak, mała informacja, bo ogólnie troszeczkę sobie tutaj popracowałem poza w ogóle YouTube'em, więc wypadałoby wam powiedzieć, co ja tutaj narobiłem. Kilka razy zrobiłem zbiory. Był tutaj m.in. rzepak, była soja właśnie tak jak teraz, ale była też soja wcześniej zbierana. Była też pszenica i za całkiem, że tak powiem, fajną cenę udało mi się to wszystko sprzedać gdzieś tam. Nie gdzieś tam, tylko w sumie, już wam to od razu mówię, bo tak, rzepak woziłem do centralnego elewatora zbożowego, bo tam było, z tego co mi się wydaje, chyba, nie było wysokiego zapotrzebowania, tam po prostu była bardzo fajna cena tego rzepaku, więc tam go sobie właśnie zawoziłem. Całą resztę zawoziłem do punktu stacji kolejowej, ponieważ nie wiem, czym to jest w ogóle ukierunkowane, ale... No głównie właśnie tam mam takie najlepsze stawki, jeżeli chodzi w tym punkcie stacji kolejowej. Tu mam zachodni silos, to są te moje silosy, tu mam przędzalnię, ale portowy elewator zbożowy, on też tam jakoś nie szaleje z cenami. Tak więc tym razem też nigdzie indziej się nie będziemy udawali, tylko właśnie no tutaj z tą soją udam się do tego punktu stacji kolejowej. Dlaczego tam są takie ceny, a nie inne, nie mam pojęcia, po prostu może jest to jakoś, czy, nie wiem, czy to jest w sumie losowo, czy to nie jest losowo, ale w każdym bądź razie to ceny akurat tam mi najbardziej odpowiadają w głównej mierze, no i chyba wszystkie misje, jakie tylko miałem, każdy jeden zbiór musiałem sobie właśnie tam zawozić. Włączę sobie światło w tym pociągu, żeby nie było. I teraz tak, powiem szczerze, że popracowałem sobie całkiem sporo, bo chyba ze 3 czy 4 godzinki tutaj musiałem działać. A, no i dodatkowo, pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie to z poprzedniego odcinka albo na live, to było, nie pamiętam już dokładnie, ale wziąłem sobie tą misję na zasadzenie ziemniaków i ona była za 100 tysięcy, więc ta misja też tutaj jest w tej puli, także możemy zakładać, że około 400 tysięcy to są pieniądze po prostu, które zarobiłem ciężką pracą, pracując na swoim gospodarstwie. No a 100 tysięcy to jest po prostu gdzieś tam pracownik sobie działał, że tak powiem, w tle. Chociaż tam też były małe problemy, bo przejechał w tom i z powrotem i się wyłączał, bo tam jest to pole pod takim jakimś skosem i on chyba wykrywał, tak jakby to pole się już powoli kończyło. Także tak, teraz wieczorkiem chcę sobie sprzedać jeszcze tą soję, ponieważ cena jest całkiem spokojna, ona tam spada, jest 3,5 tysiąca, ale wcześniejszą soję swoją sprzedają tutaj na tej stacji za 4 tysiące euro. Wcześniej powiedziałem złotówki, no cóż, mogą być i złotówki, ale liczy się właśnie to, że cena naprawdę to jest mega opłacalna. Pszenicę też tutaj jak sprzedawałem, to pszenicę miałem za jakieś chyba 1600, coś koło tego, więc też bardzo mi się to opłaciło. I tak jak mówiłem, trochę sobie będę chciał popracować właśnie poza YouTube'em, bo na tym jednym live'ie namówiliście mnie właśnie na ten... Oj, dobra, kontrakt został zrealizowany. I teraz już wszystko leci na moje konto. Na tym jednym live'ie namówiliście mnie na ten kombajn i ja właśnie... Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony średnio, bo musiałem wziąć kredyt, chciałem to na to po prostu zapracować tak w miarę na spokojnie. I dobra, stąd możemy się przesiąść. No i teraz tak, kredytu mam 400 tysięcy. Myślę, że nie będę spłacał teraz całości tego kredytu. Chcę sobie spłacić, myślę, połowę tego kredytu.
sądzę, że to jest całkiem rozsądne rozwiązanie, że 200 tysięcy sobie oddam teraz, a 200 tysięcy zostawmy sobie, o, już przeleciałem. Ile mi zostaje? 465. To wiecie co? To ja sobie zostawię 150 do spłacenia. No i znowu, dobra, pożyczam tę piątkę z powrotem, żeby była równa, bo ciężko, ciężko tutaj na tym fanie, ciężko, ciężko. I teraz tak. Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć, czy tutaj sąsiad pokosił już te kukurydzę. Bo tam na tym obszarze była kukurydza i ona tam dalej jest. Więc jeżeli kupię ten obszar, to teoretycznie musiałbym skosić tą kukurydzę, co wiąże się z tym, że muszę mieć header do kukurydzy, bo chcę kupić obszar numer 13. Kupię sobie header do kukurydzy. Ja chcę header do kukurydzy na razie. Znaczy nie kupię, pewnie go wypożyczę. Dobra. No mimo wszystko na pewno nie jest znawozowany ten obszar. To pewno. No nie jest. Jeszcze wymaga wapna. Więc zbiory tej kukurydzy średnio się opłacają. 15 ile kosztuje? 15 pewnie kosztuje. Ło, pana. Tutaj też sporo. Mógłbym sobie kupić te trzy małe obszary. 19 też jest całkiem droga. 20 też nie grzeszy jakąś niską ceną. Ale ja bym właśnie się skłonił bardziej tej, w stronę tej 13. I może tak też zrobimy. Kupię sobie ten obszar numer 13. $279 000. No dobra, no niech będzie. No w sumie na pewno nie będę żałował tej decyzji, bo nowy obszar i to jeszcze w takim miejscu. I najprawdopodobniej w miarę szybko będzie on połączony z 14, bo tak mi po prostu będzie wygodniej. I następne obszary to myślę, że będą właśnie te trzy małe. 8, 7, tutaj w okolicy będę sobie raczej chciał. No 15 jest naprawdę bardzo fajna i kusząca. Co więcej chciałem jeszcze dodać, to... No, tak, tutaj powinny być ziemniaki. Dalej są tam? Są tam. Ciekawe. A, tu jeszcze mam misję do odebrania, dobra. Misja odebrana. Zbiory plonów tutaj są jakieś jeszcze ciekawe. No na razie nie mam ciekawego do zbierania tutaj, jeżeli chodzi o to. Także lecę sobie po header do kukurydzy, który będzie najprawdopodobniej wypożyczony, bo nie potrzebuję na razie kupować headeru i nie robię też tak często żniw kukurydzy, przynajmniej na razie. Lecę po ten header i za chwilę do was wracam. I tak jak widzicie, jestem już tutaj z headerem na miejscu. Nie jest to header oryginalny od John Deere'a. Nie wziąłem sobie tego oryginalnego headeru z tego względu, że jest troszkę węższy, a wypożyczyłem sobie, czekajcie, o tutaj ten header. Tamten do tego John Deere akurat jest 6-metrowy, ten tutaj ma 9 metrów, więc sprawdzi się o wiele lepiej, tak mi się wydaje. No, także teraz tak, komend muszę rozłożyć. Następna informacja na obydwu moich obszarach, tych, które miałem, tych starych obszarach. Rozsiany mam jęczmień, tak, zgadza się. Na razie mam tam jęczmień, bo stwierdziłem, że jeszcze jęczmienia tutaj żniw nie robiłem w ogóle. No i liczę na to, że jeszcze tutaj to wysokie zapotrzebowanie się trochę utrzyma. Chociaż myślę, raczej nie zdążę, bo nawet tutaj dopiero co został zasiany, więc najprawdopodobniej to no nie da rady. Tutaj zatrudnię sobie pracownika, żeby wam pokazać, jak to w ogóle do tego 500 000 sobie doszedłem. No i tak. Dzisiaj, jak widzicie, tu mamy przychód ze zbiorów 461 tysięcy, bo jeszcze sprzedałem tą soję, bo rano sprzedałem, właśnie rano była taka fajna cena tej soi tam i tej pszenicy i właśnie rano tam sobie sprzedawałem tą soję. No a wczoraj sobie sprzedałem rzepak tam w tym centralnym elewatorze zbożowym, z tego co pamiętam. No tutaj oczywiście dochód z kontraktu 110 tysięcy. Też dzisiaj rano chyba oddałem ten kontrakt tutaj. Tak jak mówiłem, praktycznie cały czas staram się mieć jakąś tą misję gdzieś tam, żebym mógł sobie jakiś tam kontrakt dorobić na boku, że tak powiem. Także no, jest to całkiem opłacalny interes. Dodatkowe informacje. Najprawdopodobniej będę chciał pocisnąć, żeby jeszcze troszeczkę więcej pieniędzy zarobić. Stąd też ten obszar, bo na trzy obszary będę w stanie zarobić trochę więcej. Zastanawiam się jeszcze nad tym, wiecie co, w sumie ja sobie ten czas przewinę chyba do rana. Do 7 rano niech sobie leci. Tak, no nawet za daleko.
Mam nadzieję, że mi tutaj... no nie, jęczmień nie urósł za bardzo. Jeszcze tutaj siewnik tam został. Bo muszę jeszcze tutaj nawóz sobie ogarnąć, więc teraz będę tutaj musiał jeszcze zatrudnić pracownika do rozsiewania nawozu. I mamy oczywiście... Z nocy zrobił się dzień. Tutaj no, muszę jeszcze wyprzedzić. Jeszcze jedna rzecz. Ten warsztat, który sobie zakupiłem właśnie tutaj, mobilny, naprawdę nieoceniony. No serio, nawet jakby to był normalny warsztat, to też by było super, ale no ten jest tutaj tak, jest coś innego, tak? Na mapce tutaj Felsgrun sobie postawiłem ten normalny warsztacik tam, no ale tutaj ten warsztat naprawdę robi robotę. Tam na razie nie będę nic rozsiewał. Teraz tak, tutaj muszę rozsiać nawóz. Swoją drogą mam nadzieję, że ten header mi się w miarę normalnie jakoś zwróci. Tutaj będzie pracownik, bo teraz muszę jeszcze wziąć przyczepę i podjechać tam, bo jak będzie kosił, to muszę sobie to kukurydzę od niego odbierać. Jak ten tutaj skończy z tym nawozem, to od razu tam sobie puszczę też nawóz, a po nawozie puszczę sobie chyba już... Nie nawóz. Najpierw tam sobie rozsieję właśnie wapno. Wtedy sobie zasieję też... Podejrzewam, że jęczmień, bo jak go zasieję teraz rano, to on do następnego dnia, do jakichś tam godzin południowych powinien już dojrzeć, więc powinno być wszystko w porządku. Następnie, najprawdopodobniej gdzieś w okolicach weekendu wleci live'ik właśnie tutaj z tej mapy, ponieważ będę chciał tutaj pocisnąć, żeby mieć jeszcze troszkę więcej pieniędzy. Stąd też właśnie ten obszar, jak wspominałem, bo zbliżamy się już do dodatku plus i zostało niewiele czasu, a ja będę chciał trochę maszyn wymienić. Może nie tyle kupić wszystkie, czy coś w tym stylu, ale powiedzmy, nie wiem, tutaj na tej serii kupię sobie jakąś tam maszynę, jakiś ciągnik czy coś, a na tamtej serii na przykład, nie wiem, wleci kombajn, chociaż i tu kombajn, i tam kombajn jest praktycznie taki w miarę nowy, ale jakoś to mam nadzieję, że uda mi się to jakoś połączyć i zorganizować, bo tam też mi się żniwa szykują, tylko że na mapce Seasons żniwa są bardziej sporadycznym takim... Znaczy nie tyle bardziej sporadycznym, co na żniwa musimy trochę dłużej czekać, tak mi się przynajmniej wydaje, także tutaj macie już taką małą informację. Odcinek nie będzie dzisiaj długi, chciałem tylko, żebyście wiedzieli skąd tyle pieniędzy, dlaczego właśnie kupuję nowy obszar, a nie jakieś maszyny, bo maszyny na razie mam w sumie spoko, siewnik, przyczepa, dwa dosyć mocne ciągniki, bo są podrasowane. Tamten ciągnik stoi cały czas z tym rozsiewaczem, gdzie jeszcze właśnie w rozsiewaczu musiałbym zmienić koła na wąskie, bo też się raz zagapiłem i wjechałem sobie właśnie tymi szerokimi kołami gdzieś tam w pole, no i narobiłem trochę szkód. Także zachęcam Was jeszcze raz do zostawienia łapy w górę pod tym filmikiem, jeżeli podoba Wam się moje gospodarstwo i to, jak je prowadzę, jak je rozwijam. Subskrybujcie kanał oczywiście również, zostawcie dzwoneczek też, żebyście nie przegapili następnego odcinka z tej serii, jak i z innych. Zachęcam też do oglądania serii z Minecrafta, bo następny odcinek najprawdopodobniej rozwali Wam banie. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam, hej!